Dobierzcie sobie wspólników, przyciśnijcie więźniów, proces pokazowy. Mimo tych złowulżebnych znaków przyjęcie urodzinowe Stalina, w którym wzięli udział palatyni beria i członkowie rodziny, było hałaśliwe i wesołe. Woroszyłow wystąpił w nowym białym mundurze marszałka. Natomiast jego zadowana żona. Spoglądała zazdrośnie na sprowadzoną z Berlina suknię Marii Svanidze. Po kolacji były śpiewy i tańce jak za dawnych czasów. Żdanow akompaniował, a goście śpiewali abchaskie, ukraińskie i studenckie pieśni. Stalin postanowił zamówić fortepian, aby Żdanow mógł grać. Wśród ogólnej wesołości, postyszew, jeden z dygnitarzy ukraińskich, Zatańczył z Mołotowem. I ta para ogromnie rozbawiła Josifa i wszystkich gości. Był to pierwszy przykład osławionych tańców bez partnerki, które weszły w zwyczaj po wojnie. Stalin zmieniał płyty i nawet wykonał jakiś rosyjski taniec. Mikojan odtańczył lezginkę. Fanidze zatańczyli foksrota i poprosili Stalina, by do nich dołączył. Lecz odparł, że nie tańczy od śmierci Nadii. Przyjęcie trwało do czwartej nad ranem, wiosną 1936 roku. Aresztowania dawnych trockistów przybrały na sile i nawet ci, którzy przebywali już w obozach, otrzymywali nowe wyroki. Wszyscy uznani za winnych działalności terrorystycznej byli rozstrzeliwani. Prawdziwym jednakże osiągnięciem było zorganizowanie zupełnie nowego widowiska politycznego. Pierwszego z wielkich stalinowskich procesów pokazowych. Sprawę prowadził Jeżow. Ten obiecujący teoretyk pisał nawet książkę o Zinowiewowcach, redagowaną osobiście przez Stalina. Jagoda, komisarz generalny bezpieczeństwa państwowego, który odnosił się sceptycznie do podobnych nonsensów pozostał na razie szefem resortu. Lecz Jeżow nieustannie podkopywał jego pozycję. Ten proces wyczerpał chorowitego Jeżowa. Niebawem znów tak osłabł, że Kaganowicz zaproponował, a Stalin wyraził zgodę, aby wysłać go na kolejne specjalne dwumiesięczne wakacje z dalszymi trzema tysiącami rubli. Głównymi oskarżonymi mieli być Zinowiew i Kamieniew. Starych przyjaciół obu bolszewików aresztowano, aby skłonić ich do uległości. Stalin nadzorował wszystkie etapy śledztwa. Śledczy z NKWD nie szczędzili starań, by wydobyć z podsądnych obciążające zeznania. Instrukcje Stalina dla NKWD są pod tym względem niezwykle wymowne. Przyciśnijcie więźniów i nie popuszczajcie, dopóki się nie przyznają. Zbiegły na zachód funkcjonariusz NKWD Aleksander Orłow opisał w jaki sposób Jeżow reżyserował proces obiecując, tak zwanym świadkom, życie w zamian za zeznania przeciwko Zinowiewowi i Kamieniewowi, którzy odmówili współpracy. Z gabinetu Stalina telefonowano co godzinę domagając się wiadomości. Czy waszym zdaniem Kamienie w może się nie przyznać? Spytał Stalin Mironowa, jednego z czekistów Jagody. No nie wiem, odparł Mironow. Nie wiecie? Powiedział Stalin. A czy wiecie, ile waży nasze państwo ze wszystkimi fabrykami, maszynami, armią, z całym jej uzbrojeniem i marynarką wojenną? Mironow pomyślał, że to żart, lecz Stalin się nie uśmiechnął. Zastanówcie się nad tym i odpowiedzcie mi. Stalin nie spuszczał z niego wzroku. Nikt tego nie może wiedzieć, Josefie Wisandrowiczu. To są astronomiczne liczby. A zatem, czy jeden człowiek może wytrzymać nacisk o takim astronomicznym ciężarze? Nie. Odparł Mironow. No widzicie, nie przychodźcie do mnie z raportem, dopóki nie będziecie mieli w tej teczce zeznań Kamieniewa. I choć więźniów nie poddawano fizycznym torturom, nieustanne groźby i brak snu wystarczyły, by złamać cierpiącego na astmę Zinowiewa oraz Kamieniewa. W środku lata włączono w ich celach ogrzewanie. Jeżow groził. Że syn Kamieniewa zostanie rozstrzelany. Kiedy śledczy pracowali nad Zinowiewem i Kamieniewem, Maksim Gorki umierał na grypę i zapalenie płuc. Stary pisarz stracił wszelkie złudzenia. Niebezpieczeństwo grożące ze strony otaczających go czekistów stało się oczywiste. Kiedy syn Gorkiego, Maksim Pieszkow, zmarł. W tajemniczych okolicznościach na grypę. Później Jagoda miał zostać oskarżony wraz z lekarzami domowymi o jego otrucie. Córka Maksima marfa wspominała, że po jego śmierci jagoda wstępował każdego ranka w drodze na ubiankę do domu Gorkiego, aby wypić filiżankę kawy i poflirtować z jej matką. Był zakochany w Timoszy. I chciał, żeby odwzajemniała jego uczucie, opowiadała żona Aleksja Tustoja. Jeszcze mnie nie znasz. Jestem zdolny do wszystkiego, groził zdezorientowanej Timoszy. Pisarz Aleksander Tychonow twierdził, że mieli romans. Jej córka zaprzecza temu. Kiedy u Gorkiego zjawił się Stalin, Jagoda ociągał się, wciąż zakochany w Timoszy. I coraz bardziej zaniepokojony o siebie. Po wyjściu członków Politbiura, spytał sekretarkę Gorkiego: Czy przyszli? Właśnie wyszli? O czym rozmawiali? Czy mówili coś o nas? Stalin poprosił Gorkiego, by napisał jego biografię, lecz pisarz wzbraniał się przed tym zadaniem. Zamiast tego zasypywał Stalina i Politbiuro. Niedorzecznymi propozycjami, takimi jak powołanie Komisji Pisarzy Socjalistycznych by napisała na nowo dzieła literatury światowej. Stalin w niewybredny sposób przepraszał, że spóźnia się z odpowiedziami. Jestem leniwy, jak świnia we wszystkich rzeczach oznaczonych jako korespondencja. Wyznał Gorkiemu. Jak się czujecie, jesteście zdrowi? Jak wasza praca? Ja i moi przyjaciele mamy się świetnie. W NKWD drukowano fałszywe numery prawdy, specjalnie dla Gorkiego, by ukryć przed nim fakt aresztowania jego przyjaciela Kamieniewa. Sam Gorki zdawał sobie sprawę, że znalazł się w areszcie domowym. Jestem osaczony, mruczał, uwięziony. W pierwszym tygodniu czerwca stan Gorkiego się pogorszył i pisarz przesypiał większość dnia. Opiekowali się najlepsi lekarze, ale gasł w oczach. Członkowie politbiura chcieli mu złożyć wizytę. Niech przyjdą, jeśli zdążą na czas, powiedział Gorki. Stalin, Mołotow i Woroszyłow ucieszyli się. Widząc, że odzyskał siły po zastrzyku z kamfory, Stalin przejął nadzór nad chorem. Dlaczego tu jest tylu ludzi? Spytał. Kto tam siedzi obok Aleksieja Maksymowicza, ubrany na czarno? Zakonnica, co? Brakuje jej tylko świecy w dłoniach. Była to baronowa Maura Budberg. Kochanka którą Gorki dzielił z Herbertem Georgem Welsem. Wyrzucić stąd wszystkich, z wyjątkiem tej kobiety, tej w bieli, która się nim opiekuje. Dlaczego panuje tu taki pogrzebowy nastrój? Zdrowy człowiek może umrzeć w takiej atmosferze. Stalin nie pozwolił Gorkiemu mówić o literaturze, ale zażądał wina i spełnił toast, a później uściskali się. Dzień później Stalin znowu przeszedł, lecz powiedziano mu, że Gorki źle się czuje i nie może się z nim zobaczyć. Aleksieju Maksymowiczu, odwiedzaliśmy was o drugiej nad ranem, napisał. Powiedzieli nam, że wasze tętno wynosi 82. Lekarze nie pozwolili nam wejść do was. Ustąpiliśmy. Pozdrowienia od nas wszystkich, serdeczne pozdrowienia. Stalin, Mołotow, Woroszyłow. Podpisali się pod spodem. Gorki zaczął pluć krwią i 18 czerwca zmarł na gruźlicę, zapalenie płuc i chorobę serca. Później utrzymywano, że Jagoda i lekarze z rozmysłem go zamordowali. Oskarżeni przyznali się do winy. Śmierć Gorkiego nastąpiła w bardzo korzystnym dla Stalina momencie. Przed procesem Zinowiewa, ale raporty lekarskie w archiwach NKWD sugerują, że zmarł z przyczyn naturalnych. Jagoda czekał w jadalni domu Gorkiego, lecz Stalin spisał go już na straty. Dlaczego ta kreatura tu szwenda się? Pozbądźcie się go! Wreszcie w lipcu Zinowiew spytał, czy może porozmawiać z Kamieniewem sam na sam. Potem... Obaj żądali przesłuchania przed politbiurem. Jeśli partia zaręczy, że nie zostaną straceni, złożą zeznania. Woroszyłow aż się palił, żeby dobrać się do tych kanali. Kiedy otrzymał część zeznań przeciwko nim, napisał do Stalina, że ci niegodziwcy, typowi przedstawiciele drobnomieszczaństwa o twarzy Trockiego, to ludzie skończeni. Nie ma dla nich miejsca w naszym kraju i nie ma miejsca wśród milionów gotowych umrzeć za ojczyznę. Należy wyplenić te chwasty raz na zawsze. Musimy być pewni, że NKWD rozpocznie czystkę właściwą. Znalazł się zatem przywódca, który zdał się szczerze pochwalić terror i rozprawę z dawnymi opozycjonistami. 3 lipca Stalin odpowiedział: Drogi Klimie. Czytałeś zeznania? Jak ci się podobają te burżuazyjne marionetki Trockiego? Chcieli sprzątnąć wszystkich członków Politbiura. Czy to nie straszne? Jak nisko ludzie mogą upaść? Josif Stalin. Jego towarzyszył tym dwóm złamanym ludziom w drodze z Łubianki na Kreml gdzie niegdyś obaj mieszkali kiedy weszli do pokoju w którym Kamieniew przewodniczył tylu posiedzeniom politbiura odkryli że obecny jest tylko stalin woroszyłow i jeżow gdzie byli pozostali członkowie politbiura stalin odparł że on i woroszyłow tworzą komisję politbiura zważywszy na zajadłość klima nie trudno zgadnąć dlaczego się tam znalazł ale czemu zabrakło Mołotowa? Być może ten znany skrupulant nie chciał łamać partyjnej etykiety i okłamywać starych bolszewików, choć z pewnością nie sprzeciwiał się ich zabijaniu. Kamieniew błagał politbiuro o gwarancję, że zachowają życie. Gwarancja? odparł Stalin zgodnie z relacją Orłowa. A jaka tu może być gwarancja? To po prostu śmieszne. Może chcecie oficjalnego traktatu poświadczonego przez Ligę Narodów? Zinowiew i Kamieniew zapomnieli, że nie są na bazarze i nie targują się okradzionego konia, lecz stoją przed politbiurem bolszewickiej partii komunistycznej. Jeśli zapewnienie politbiura nie wystarczy, to nie mamy po co dłużej rozmawiać. Zinowiew i Kamieniew zachowują się tak, jakby mogli stawiać warunki politbiuru, zawołał Woroszyłow. Gdyby mieli choć odrobinę zdrowego rozsądku, padliby na kolana przed towarzyszem Stalinem. Stalin wymienił trzy powody, dla których nie zostaną straceni. Po pierwsze, jest to naprawdę proces Trockiego. Powtórę. Skoro ich nie rozstrzelał, kiedy działali na szkodę partii, to dlaczego miałby rozstrzeliwać teraz, kiedy jej pomagają? A po trzecie, towarzysze zapominają, że jesteśmy bolszewikami, uczniami i naśladowcami Lenina i nie chcemy przelewać krwi starych bolszewików, bez względu na to, jak ciężkie popełnili w przeszłości grzechy: Zinowiew i Kamieniew. Z ociąganiem zgodzili się przyznać do winy pod warunkiem, że nie zostaną rozstrzelani, a ich rodziny będą bezpieczne. To się rozumie samo przez się powiedział Stalin, kończąc posiedzenie. Stalin zabrał się do pracy nad scenariuszem procesu Zinowiewa, upajając się swoimi zdolnościami dramaturga. Z ujawnionych niedawno dokumentów archiwalnych Wynika, że dyktował nawet całe kwestie nowemu prokuratorowi generalnemu, Andrzejowi Wyszyńskiemu, który skwapliwie notował słowa swego przywódcy. 29 lipca Stalin wydał poufny okulnik, w którym ogłosił, że rozbudowana organizacja terrorystyczna pod nazwą Zjednoczone Centrum trockistowsko zinowiewoskie Planowała zamachy na życie Stalina, Woroszyłowa, Kaganowicza, Kirowa, Ordzonikidze, Żdanowa i innych. Znalezienie się na tej liście rzekomych celów było swoistym zaszczytem, świadczyło bowiem o bliskich związkach ze Stalinem. Można sobie wyobrazić przywódców, sprawdzających listę z wypiekami na twarzy, jak uczniowie. Którzy biegną do tablicy ogłoszeń, żeby zobaczyć, czy zostali wybrani do drużyny piłkarskiej. Co znamienne, Mołotow nie znalazł się w drużynie. Interpretowano to jako oznakę niezgody na terror, ale wydaje się, iż w rzeczywistości popadł przejściowo w niełaskę z powodu drobnego nieporozumienia ze Stalinem. Mołotow chełpił się. Zawsze popierałem podjęte kroki. Lecz w archiwach zachowała się interesująca poszlaka. Iż Jerzow wziął go na celownik. NKWD aresztowało niemiecką pielęgniarkę jego córki, Swietłany. A jej ojciec poskarżył się Jagodzie. Pewien czekista doniósł na Mołotowa za niewłaściwe zachowanie. Mołotow zachował się źle. 3 listopada... Jerzow przesłał donos Mołotowowi, zapewne w charakterze ostrzeżenia. W dniach poprzedzających proces Jerzow był najbliższym towarzyszem Stalina, natomiast Jagoda, który popadł w niełaskę, ponieważ sprzeciwił się procesowi, został przyjęty tylko raz. Stalin skarżył się na jego pracę. Cytat. Pracuje słabo, NKWD cierpi na poważną chorobę. Wreszcie wezwał jagodę, krzycząc, że nadrze mu uszu, jeśli nie weźmie się w garść. Zachowały się notatki Stalina ze spotkań z jeżowem 13 sierpnia, które oddają jego nastrój. Zastanawiał się między innymi nad zwolnieniem pewnego urzędnika. Wyrzucić go. Tak, wyrzucić. Porozmawiać z jeżowem. A potem znowu zapytać jeżowa. Pierwszy słynny proces pokazowy rozpoczął się 19 sierpnia w sali październikowej na piętrze domu związków. Wśród 350 widzów znajdowali się głównie funkcjonariusze NKWD po cywilnemu, zagraniczni dziennikarze i dyplomaci. W środku na podwyższeniu Trzej sędziowie pod przewodnictwem Urlicha zasiadli na przypominających trony krzesłach, obitych czerwonym suknem. Prawdziwa gwiazda tego teatralnego spektaklu, prokurator generalny Andrzej Wyszyński, któremu udawane wybuchy gniewu i popisy retoryczne miały przynieść europejski rozgłos, siedział po lewej stronie sali. Podsądnik, Szesnaście wynędzniałych postaci pod strażą żołnierzy NKWD z bagnetami na karabinach siedzieli po prawej stronie. Za nimi znajdowały się drzwi prowadzące do czegoś, co można by porównać do garderoby dla artystów w studiu telewizyjnym. Tam, z kanapkami i napojami orzeźwiającymi, był Jagoda, który naradzał się z Wyszyńskim i z oskarżonymi podczas procesu. Stalin przyczaił się podobno z tyłu, na cofniętej galerii z przyciemnionymi szybami, gdzie orkiestry grały niegdyś kadryla i skąd dobywały się jakoby obłoki dymu z jego fajki. 13 sierpnia, sześć dni przed rozpoczęciem procesu, po spotkaniu z Jeżowem Stalin wyjechał pociągiem do Soczi. O nieprzeniknionej tajności systemu radzieckiego. Świadczy wymownie fakt, iż minęło ponad 60 lat, nim ktokolwiek odkrył, że Stalin znajdował się w rzeczywistości daleko, chociaż śledził przebieg sądowego dramatu tak uważnie, jakby przysłuchiwał mu się w swoim gabinecie. Na wiklinowym stole, na werandzie, pojawiło się 87 protokołów zeznań. A także stanogramy z konferencji oraz zwykłe sterty gazet, biuletynów i telegramów. Kaganowicz i Jeżow uzgadniali każdy szczegół ze Stalinem. Protegowany był już potężniejszy od swego dawnego protektora. Na telegramach Jeżow podpisywał się przed Kaganowiczem. Podczas gdy wielki reżyser czuwał nad wszystkim z daleka. Ci dwaj ludzie w Moskwie wcielili się w rolę inspicjentów i impresariów. 17 sierpnia Kaganowicz i Jerzow zameldowali gospodarzowi, że rozwiązaliśmy sprawę relacji prasowych w następujący sposób 1. Prawda i izwestia będą zamieszczać codziennie całostronicowe sprawozdania z procesu. 18 sierpnia Stalin rozkazał rozpocząć proces na zajutrz. Podsądnych oskarżono o całą masę fantastycznych i często po partacku sfabrykowanych zbrodni, popełnianych na polecenie tajemniczej organizacji kierowanej przez Trockiego, Zinowiewa i Kamieniewa, Zjednoczonego Centrum Trockistowsko-Zinowiełowskiego, która Skutecznie dokonała zamachu na Kirowa, lecz nie zdołała zabić Stalina i innych przywódców w nawiasie, w ogóle nie zawracając sobie głowy mołotowem. Przez sześć dni oskarżeni przyznawali się do wszystkich tych zbrodni z uległości, która zdumiała zachodnich obserwatorów. Język owych procesów był tak zagmatwany i pokrętny, że mógł być rozumiany jedynie w bajecznej rzeczywistości zamkniętego, bolszewickiego wszechświata spisków zła przeciwko dobru, w którym terroryzm oznaczał po prostu jakąkolwiek wątpliwość co do polityki lub charakteru Stalina. Wszyscy jego polityczni przeciwnicy byli mordercami, i jeśli terrorystów było więcej niż dwóch, tworzyli spisek. A jeśli wrzuciło się takich morderców z różnych frakcji do jednego worka, powstawało zjednoczone centrum o niesłychanym globalnym wręcz zasięgu, co mówi bardzo wiele o psychice Stalina, jak również o bolszewickiej paranoi ukształtowanej przez dziesięciolecia życia w konspiracji. Kiedy złamani śledztwem ludzie wygłaszali swoje wyuczone kwestie, prokurator generalny Wyszyński łączył błyskotliwie obłudne oburzenie wiktoriańskiego kaznodziei z diabolicznymi zaklęciami plemiennego szamana. Niski, z czarnymi oczami błyskającymi z za okularów wrogowej oprawce, starannie wypielęgnowanym siwym wąsem i przerzedzonymi rudymi włosami, Ubrany w białą koszulę, świetnie skrojony garnitur i dobrany krawat przypominał, zdaniem zachodniego świadka, dobrze prosperującego maklera giełdowego. Urodzony w zamożnej polskiej rodzinie szlacheckiej w Odessie, siedział niegdyś w jednej celi ze Stalinem i dzielił się z nim paczkami otrzymywanymi od rodziców, co być może ocaliło mu życie. Ale jako dawny mięszewik był absolutnie posłuszny i niewiarygodnie krwiożerczy. W latach trzydziestych w swoich notatkach dla Stalina nieodmiennie proponował rozstrzeliwać podsądnych, zwykle trockistów, przygotowujących zamach na życie towarzysza Stalina, kończąc zawsze słowami: Zalecam najwyższy wymiar kary. Śmierć przez rozstrzelanie. 53-letni Wyszyński był opryskliwy dla podwładnych, ale uniżenie służalczy wobec przełożonych. Używał słowa sławetny w swoich listach do Mołotowa, a nawet poskrebyszowa, o którego względy sprytnie zabiegał. Podwładni uważali go za złowieszczego osobnika, który mimo doskonałego wykształcenia wierzył, w podstawową zasadę stalinowskiego stylu postępowania. Cudzysłów: należy trzymać ludzi w ciągłej niepewności. Ale sam też nie był wyjątkiem od tej zasady, żyjąc w strachu i pomagając go szerzyć. Energiczny, próżny i inteligentny, wywierał duże wrażenie na zachodnich obserwatorach. Ale mroził ich też swoją. Krasomówczą manierą i złośliwym dowcipem. To on miał później powiedzieć, że Rumunii to nie naród, ale zawód. Szczycił się swoim rozgłosem. Kiedy w 1947 roku w Londynie przedstawiono go księżniczce Małgorzacie, szepnął do dokonującego prezentacji dyplomaty: Proszę dodać mój dawny tytuł prokuratora. W słynnych procesach moskiewskich. Jerzow i Kaganowicz, którzy zapewne przysłuchiwali się procesowi z garderoby, codziennie składali Stalinowi meldunki takie jak ten: Zinowiew oświadczył, że potwierdza zeznania Bakajewa dotyczące faktu, że ten ostatni złożył Zinowiewowi raport o przygotowaniach do aktu terrorystycznego przeciwko Kirowowi. W swoich meldunkach dla reżysera, dramaturga, nie kryli radości, że przedstawienie teatralne rozwija się pomyślnie. Wielu dziennikarzy żywiło jednak poważne wątpliwości umacnianie jeszcze na skutek komicznych błędów NKWD. W sądzie padło stwierdzenie, iż syn Trockiego, Siedow, zlecał zabójstwa na spotkaniu w hotelu Bristol w Kopenhadze po czym okazało się, że hotel ten został zburzony w 1917 roku. – Po diabła był wam potrzebny ten hotel! – krzyknął podobno Stalin. – Powinniście powiedzieć dworzec kolejowy! Dworce zawsze stoją na miejscu! Obsada tego spektaklu nie ograniczała się wyłącznie do aktorów rzeczywiście występujących na scenie, Ponieważ w zeznaniach pojawiały się również inne osoby, z czego można było wnioskować, że na kolejnych procesach wystąpią inni sławni tzw. Tak terroryści. Podsądni wymienili kilku wyższych dowódców, a później zarówno lewicowców, takich jak Karol Radek, jak i prawicowców, takich jak Bucharin, Rykow, Tomski. Wyszyński ogłosił, że rozpoczyna nowe śledztwo przeciwko tym wymienionym znakomitościom. Członkowie owej zakulisowej ekipy odgrywali swoje role bardzo różnie. Utalentowany dziennikarz Karol Radek, słynny internacjonalista, który prezentował się dość groteskowo w swych okrągłych okularach, z bokobrodami, fajką, w skórzanym płaszczu, w latach trzydziestych był bardzo blisko Stalina doradzając mu w sprawach polityki niemieckiej. Pisarze zawsze wyobrażają sobie, iż lekkie pióro pozwoli im wyjść cało z opresji. Obecnie Stalin stwierdził, że choć bez wielkiego przekonania sugeruje, aby odłożyć na razie kwestię aresztowania Radka i pozwolić mu opublikować w izdwiestiach podpisany artykuł. Okoliczności. A nawet czasowa pobłażliwość wobec starych przyjaciół mogły skłonić Stalina do chwilowej zmiany kursu. 22 sierpnia oskarżeni odmówili wyjaśnień w swojej obronie. Politbiuro Kaganowicz, Ordzonikidze, Woroszyłow i Czubar wraz z Jeżowem poprosiło o instrukcję. Nie należy zezwalać na żadne oświadczenia! Odparł Stalin. A o 23:10 następnego wieczoru wydał szczegółowe dyspozycje dotyczące ogłoszenia wyroku w prasie. Co znamienne, dramaturg uznał, iż werdykt wymaga wygładzenia stylistycznego. Pół godziny później napisał znowu, obawiając się, że proces zostanie uznany za inscenizację. Współpracownicy Stalina zaaranżowali publiczny wybuch oburzenia skierowanego przeciwko terrorystom. Chruszczow, gorący zwolennik procesów i egzekucji, zjawił się pewnego wieczoru w komitecie centralnym, gdzie zastał Kaganowicza i Sergo, którzy starali się zmusić poetę Demiana Biednego, by napisał krwiożerczy wiersz dla prawdy. Biedny odczytał im efekt swoich wysiłków twórczych. Nastąpiła chwila niezręcznego milczenia. Nie to mieliśmy na myśli, towarzyszu biedny, powiedział Kaganowicz. Sergo stracił cierpliwość i zaczął krzyczeć na biednego. Ruszczoł popatrzył na niego. No nie mogę, zaprotestował biedny. Ale jak się okazało mógł. Następnego dnia ukazał się jego wiersz żadnej litości, a prawda grzmiała. Zmiażdżyć te podłe kreatury. Wściekłe psy należy wystrzelać. W sądzie Wyszyński podsumował. Wściekłe psy kapitalizmu próbowały rozszarpać najlepszych synów naszej ziemi radzieckiej. Domagam się rozstrzelania tych wściekłych psów. Wszystkich, co do jednego. Same psy skamlały i prosiły o łaskę. Nawet po siedemdziesięciu latach. Trudno czytać ich żałosne oświadczenie. Kamieniem wygłosił swoje ostatnie słowo, ale potem znowu wstał, najwyraźniej poza scenariuszem, by przemówić do swoich synów, do których nie mógł zwracać się w inny sposób. Niezależnie od tego, jaki zapadnie wyrok, z góry uznają go za sprawiedliwy. Nie oglądajcie się wstecz, powiedział swoim synom. Idźcie naprzód. Podążajcie za towarzyszem Stalinem. Sędziowie opuścili salę, by uzgodnić ustalony wcześniej werdykt. A gdy wrócili, o drugiej trzydzieści, skazali wszystkich na śmierć. Na co jeden z oskarżonych zawołał: Niech żyje sprawa Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. W więzieniu przerażeni terroryści pisali drżącą ręką prośby o łaskę, pamiętając, że Stalin obiecał darować im życie. Kiedy Zinowiew i Kamieniew czekali w swoich celach, Stalin, wypoczywający w słonecznym Soczi, otrzymał o 20.48 telegram od Kaganowicza, Sergo, Woroszyłowa i Jeżowa, którzy poinformowali go, że oskarżeni prosili o łaskę. Politbiuro proponuje odrzucić prośby i wykonać wyrok dziś w nocy. Stalin nie odpowiedział od razu, gratulując sobie zapewne starannie przygotowanej zemsty i z pewnością zdając sobie sprawę, iż zamordowanie dwóch najbliższych towarzyszy Lenina stanowi wielki krok ku następnemu ambitnemu posunięciu, rządom terroru wymierzonego w samą partię, rzezi, która pochłonie nawet jego najbliższych przyjaciół i rodzinę. Czekał trzy długie godziny.